Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. To prawdziwa gratka w takiej roli wystąpić i cieszę się bardzo, podpisuję się obiema rękami. Rzeczywiście, no jaskółka to nie wiosna, ale jednak, i to w roli wiceprzewodniczącej, niech ta jaskółka, niech ten fakt, on będzie dobrym znakiem i może coś się odmieni. Czekam na to z utęsknieniem od wielu, 20 lat. Jednak te bardzo brutalne, twarde reguły w Sejmie, one na co dzień funkcjonują i myślę, że czas najwyższy, nigdy nie za późno, żebyśmy trochę zaczęli bardziej współpracować i nie tylko w samej symbolicznej formie, ale też w treści i fakcie. 4 minuty mam do końca. Jeżeli chodzi o samą ustawę, ona jest tak jasna, tak oczywista, że tutaj nawet i minuty to za dużo. Ale wykorzystam ten czas i tę okazję, również kierując te słowa do pani wiceprzewodniczącej, z pewnym tematem, z pewnym aspektem związanym z ustawą, bo ta ustawa kiedyś budziła wielkie emocje. My jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie nie ma limitu zwolnienia ze spadku, co ma miejsce w wielu krajów. To jest znamienne, ciekawe, a w sytuacji, o proszę bardzo, kto potakuje. I to jeszcze sama esencja liberalizmu potakuje w tym momencie. To są tematy, do których warto wrócić. Ale mówię o czymś innym, nawet o tej formie, którą mamy dzisiaj. Otóż do mojego biura poselskiego zwróciła się pewna osoba, nie wątpię, że i państwo mieli takie doświadczenia. To prawda, jest zasada, prawo nie działa wstecz. Nieznajomość prawa szkodzi. Do czego zmierzam i o co mi tutaj krótko, 3 minuty zdążę. Chodzi o to, że bardzo wielu Polaków, często w sytuacji trudnej życiowo, ja miałem na uwadze wdowę, która przez wiele lat opiekowała się umierającym mężem i po jego śmierci, jeszcze przed śmiercią, dostała dar, została obdarowana i później minęły te 6 miesięcy i ktoś jej powiedział, słuchaj, a czy ty powiadomiłaś Urząd Skarbowy? Chodzi o to, że przepis ma pewną nie tylko treść, ale ma pewien sens i pewną intencję. Ona jest pozytywna, ale w praktyce dochodzi do tego, że osoby, które bez złej woli w toku życiowych trudności, w zagonieniu, czy nawet w zapomnieniu swoim, nie do tej czynności nie dopełnią, trafiają 20% takiego haraczu. Wydaje się, że z punktu właśnie konstytucji, no, spojrzenia i również prawa, sensu prawa, musi to budzić wątpliwości, a fiskus jest bezwzględny i kasuje. Są sytuacje różne. Ja bym z autopsji też mógł o tym więcej mówić. To jest pewna kwestia i aspekt. Mamy tyle różnych prac i robót, teraz jeszcze przy tej telepracy, ale warto, żeby przy okazji o tym wspomnieć. I to właśnie czynię i to przedkładam własnemu obozowi politycznemu, ale również opozycji, żeby się zastanowić i na konkretnych przykładach zobaczyć, jak to jest. No, ojciec dziecku w formie darowizny czy małżeństwu daje mieszkanie, nie dopełnia i oni się dowiadują za ileś roku. A jeszcze system weryfikacji tego, bo to ma pewien sens, kiedy informacja jest między notariuszem, urzędem skarbowym, bo my musimy kontrolować ten nielegalny świat. Ale ofiarami tego rozwiązania często w praktyce padają bardzo uczciwi ludzie, którzy mogą w sposób bezsporny wykazać uczciwość pochodzenia, źródło pochodzenia, sens i okoliczności. A jednak, więc to jest taki głos. Przy tej okazji dziękuję bardzo za ten mały, drobny gest. To pokazuje, że różniąc się bardzo fundamentalnie co do zasad polityki gospodarczej, społecznej czy podatkowej, ale w wielu kwestiach, gdzie mamy do czynienia z ludzką twarzą pewnych problemów, możemy się dogadać. Bardzo się cieszę z tych reakcji. Zamyślona twarz pani wiceprzewodniczącej, nie wiem co wróży, ale myślę, że przekazałem sens, istotę problemu. Dobrze, bardzo dziękuję. Jeszcze jest minutka. No, myślę, że jeszcze nie ma ostatniego słowa w sprawach społecznych, ale to już temat na inną historię. Chcę podziękować w tym momencie osobom, które były inicjatorem tych przepisów. Tak się stało, przeoczono to. Rzeczywiście, o ile korzystają zstępni, rodzina najbliższa, o tyle osoby, których los doświadczył w sposób szczególny, one powinny w pierwszej kolejności być tym objęte. I cieszę się tutaj, że pani Krzywonos i koleżanki, koledzy z Platformy Obywatelskiej tutaj to zauważyli i wystąpili, a my bez ociągania się żeśmy to poparli. Niech to będzie, jak powiedziałem na początku, dobrym znakiem i żeby takich momentów było więcej, będę sam się starał i prosił przewodniczącego klubu, żeby być sprawozdawcą, a przynajmniej w imieniu mówić, bo to przyjemność, kiedy nie ma tego, co jest na co dzień, a na co dzień jest tego dużo. Wiemy, o co chodzi. Dziękuję bardzo.